Serdecznie witam na kolejnym studium biblijnym w kaplicy Kościoła Adwentystów 7 w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy temat dotyczy rzeczy ostatecznych Jezusa i Zbawionych. Myślę, że to będzie ciekawy temat. Zaprośmy naszego Pana, aby Mógł z nami uczestniczyć w tym studium. Zapraszam Stanisława do modlitwy. Święty i Wielki Boże Ojczy nasz, przychodzimy przed oblicze Twoje w tej chwili. i Zapraszamy Ciebie. Bądź nam bliski miłości w tym programie, który chcemy przeprowadzić na chwałę Twoją i wszystkim słuchaczom ku zbudowaniu. Dlatego prosimy Ciebie przede wszystkim o obecność Ducha Świętego, który będzie nas pouczał. Amen. 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 Razem ze mną w dzisiejszym studium biorą udział moi przyjaciele, których przedstawię. Stanisław, Władysław i Wiktor. Ja mam na imię Janusz. Wspominałem już o temacie, jaki będziemy omawiać, Rzeczy Ostateczne. Termin dosyć znamienny, taki bardzo głęboki, zwiastujący jakieś rzeczy, jakieś przewroty wielkie, jakieś zmiany. Ostateczne rzeczy, no i co potem? I koniec, pustka, chaos. Co te rzeczy ostateczne mogą znaczyć dla nas? Jeszcze tym bardziej, że one są ujęte w kontekście Jezusa i zbawionych. Od, jak, od, jak, od jakiego okresu, od jakiego momentu moglibyśmy mówić o, o rzeczach ostatecznych, czyli o czasie, w jakim się one odbywają? Teologii biblijnej wiele miejsca Biblia poświęca temu zagadnieniu. Dotyczy to okresu eschatologii. Co to jest eschatologia? Eschatologia właśnie traktuje dzieje czasów ostatecznych. Wywodzi się od słowa eschaton, czyli koniec. I dlatego też powołujemy się na tekst, a przybliża się koniec wszystkiemu. Tak. Była mowa. Czy to jest jakaś pustka, czy co w tym czasie się dzieje? Według Biblii trzy ważne rzeczy. To jest ostatnia faza służby pośredniczej Jezusa Chrystusa, jak będziemy na pewno mówili na ten temat w świątyni niebiańskiej. Ten ostatni odcinek służby, następnie jego powtórne przyjście, i wreszcie zmartwychwstanie Nowa Ziemia. Jak możemy, skąd możemy wiedzieć, albo możemy wnioskować, że te czasy ostateczne są, były, nadejdą? Czy to w jakiś sposób potrafimy określić? Wydaje mi się, że sam Jezus Chrystus tutaj wyjaśnił, kiedy uczniowie zwrócili się do Niego z zapytaniem, kiedy Chrystus powróci. A Chrystus powiedział, a od drzewa piegowego nauczcie się tego podobieństwa, że gdy galon się odmłaca i liść się wypuszcza, to znaczy nadchodzi wiosna, nadchodzi ten okres. Tak. Na jeszcze jeden fakt chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie rzeczywiście tak jak było powiedziane, że uczniowie pytali, powiedz nam kiedy się to stanie, jaki znak twego przyjścia i tak dalej nawet jak tak chcieli powiedzieć jakby prywatnie nam coś więcej powiedzieć Jezus Chrystus za dużo nie powiedział ale w 24 rozdziale Mateusza podkreślił studiujcie z uwagą księgę Daniela czyli zwrócił uwagę na proroctwa które zapowiadają wydarzenia jakie będą się działy Łącznie, bardzo zdecydowanie, wyraźnie nakreślają to, co było podkreślane, te czasy końca, te czasy eschatologiczne i to wszystko, co w tych czasach eschatologicznych się będzie działo i czym się te czasy zakończą. Tak, dziękuję. Była tu wspomniana księga Daniela. No i. Może tutaj nie mamy na to teraz miejsca ani czasu, żeby ją tłumaczyć, ale jako adwentyści jesteśmy przekonani, że prorok Daniel w szczególny sposób określa czasy. I określa również te czasy ostateczne. Bo nieprzypadkowo, jako adwentyści, nasz ruch datuje się na rok 1844. Wierzymy, że wtedy nastąpiło coś szczególnego. Na ziemi właściwie było wielkie ożywienie, ale materialnych jakichś takich dowodów tego nie widzieliśmy. Natomiast wierzymy, że coś się stało w niebie. Coś się stało gdzieś tam w kosmosie, gdzie Bóg, gdzie Jezus. Co to takiego się tam mogło stać? Kto no będzie Generalnie myślał? możemy powiedzieć, że centrum wszystkich wydarzeń, tak jak z wydarzenia związane z śmiercią Chrystusa, Jego misją, śmiercią Chrystusa, dokonywały się na ziemi, ale gdy Chrystus dokonał tego wszystkiego, z martwych stał, wstąpił do nieba i tam rozpoczął się ten ostatni etap misji zbawczej, którą Chrystus, tak jak Słowo Boże, szczególnie list do Hebrajczyków, bardzo tu dużo na ten temat mówi, był kontynuowany w świątyni niebiańskiej. Że ziemska świątynia była tylko obrazem, ale rzeczywistość tam jest i tam się te wszystkie wydarzenia dzieją. Tak, bo właśnie yy, wspomniałeś niebo i ziemię, ale myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie uściślić te pojęcia i te miejsca trochę. Tak jak na Ziemi to się działo wszystko, w świątyni. Świątyni Ziemskiej, która była w Jerozolimie, tak te rzeczy wieczne, eschatologiczne, dzieją się również w świątyni. I tutaj bardzo ważna rzecz, właśnie w czasie, w którym my obecnie żyjemy. Żyjemy przed tak zwanymi świętami Bożego Narodzenia. Chrześcijaństwo na ogół. Wie o tym. Jest dobrze powiadomione, mianowicie jeśli chodzi o narodzenie się Chrystusa, Jego działalność w Nowym Testamencie, Jego różnego rodzaju nauki, które przetrwały po dzień dzisiejszy. Ale Chrystus był ukrzyżowany na krzyżu. Dokonał wielkiego, epokowego zwrotu. W dziejach planu zbawienia. Ale co się stało, kiedy on nie postąpił? Gdzie on jest? O tym świadomość jest bardzo nikła w szeregach chrześcijaństwa i świata. Okazuje się, że Chrystus dalej żyje. Chrystus dalej wykonuje swoją służbę zgodnie z planem zbawienia. A tym miejscem jest świątynia niebiańska. Tak. Można jeszcze podkreślić i ten fakt, bo było pytanie, kiedy się to zaczęło. Dokładnie w proroctwach, szczególnie w Księdze Daniela, w rozdziale dziewiątym był nakreślony czas pojawienia się Chrystusa, inaczej Mesjasza, dokładnie I gdy Chrystus rozpoczynał misję, to stanął i powiedział, wypełnił się czas. Jaki czas się wypełnił? No Księgi Daniela, tam jest dokładnie. Dzisiaj akurat nie jest to przedmiotem dokładnej analizy i studiów, ale wtedy zapowiedź była, że taką misję Chrystus na Ziemi rozpocznie. Tak samo jest w tej samej księdze, w rozdziale 8, szczególnie w wierszu 14, ale i towarzyszące wiersze, że Jezus Chrystus w pewnym momencie przystąpi do ostatniej fazy dzieła pojednania. A mianowicie do sądu przedadwentowego, do godziny sądu, tak jak w świątyni starotestamentalnej był Jom Kippur, godzina sądu. jest tylko obraz tego, co dzieje się w świątyni niebiańskiej. Bo jak Jezus Chrystus przyjdzie, to już postawi jednych po prawicy i drugich po lewicy. Więc wcześniej to musi być rozstrzygnięte. Gdzie i na czym to jest rozstrzygnięte? Na sądzie przedadwentowym. I dlatego to wszystko po roku 1844, zgodnie z Księgą Daniela, rozdziale 8, to się rozpoczęło. Zakończy się powrotem Jezusa Chrystusa. Tak. tak, nawiasem mówiąc, dla wszystkich naszych słuchaczy, chciałbym dodać, że bogaty wykład Księgi Daniela, Mamy nagrany już w interpretacji pastora Kosowskiego i wierzę, że on niedługo będzie dostępny dla naszych internautów. Już jest dostępny. Już jest dostępny nawet. Chwała za to, że tam możemy znaleźć naprawdę szczegółowe wytłumaczenie tych okresów proroczych i, tego całego, i, i całego tego proroctwa, wszystkich właśnie z Księgi Daniela. To jest bardzo bogaty materiał i naprawdę nie jest sposób nam go teraz tutaj poruszyć. W każdym razie to nam wskazuje na co że my, którzy żyjemy teraz w 2012 roku, żyjemy w czasach jakich? Ostatecznych. To są czasy ostateczne. To są czasy ostateczne, w których Jezus jest w świątyni niebieskiej. W miejscu najświętszym, gdzie co robi Jezus? Wiktorze, co tam Jezus robi w tej świątyni? To jest czas sądu tak zwany no. i jest poruszana każda sprawa. Każdego z nas. I żyjąc na tej, na tej ziemi, my nie jesteśmy świadomi, co teraz się tam odbywa, no. ale musimy być przygotowani w tym wszystkim, że ta sprawa może być nasza poruszana. Zgoda, ale co Jezus tam robi dla nas ludzi? Proszę, tak. Władysława. Jeszcze obok tego, że jest już godzina sądu, tak. warto podkreślić, że jeszcze jest czas zbawienia. Tak jak w liście Jana w pierwszym rozdziale, czwartym wierszu, dziateczki nie grzeszcie. Ale gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika. Więc jeszcze, jeszcze mamy, i chyba to słowo jeszcze warto podkreślić, jeszcze mamy orędownika i jeszcze możemy wyznać tam do tego niebiańskiego konfesjonału nasze grzechy i na podstawie swojej ofiary Chrystus przebacza. To jest ostatni czas, który jeszcze możemy wykorzystać. I właśnie studiując Chrystologię biblijną, okazuje się, że apostoł Paweł był wielkim piewcą chrystocentryzmu i mamy piękne sprawozdanie Księgi do Hebrajczyków, gdzie szczegółowo opisana jest działalność Jezusa Chrystusa, który bezustannie żyje. Bezostanie działa i występuje jako najwyższy kapłan, który wymazuje grzechy nasze. Dlatego też my, gdy się modlimy, to modlimy się do Boga za pośrednictwem jedynego, sprawdzonego orędownika, którym jest Jezus Chrystus. Drugim piewcą, takim chrystocentryzmu, a szczególnie to można tutaj przywołać Księgę Objawienia świętego Jana. Od pierwszego rozdziału po ostatni rozdział wszystko jest przedstawione. Co Chrystus robi, jaką posługę wykonuje, gdzie i coś się z nim dzieje, i kiedy nastąpi koniec tej służby w świątyni niebieskiej. Tak, no właśnie chciałbym do tego nawiązać, że Jezus w niebieskiej świątyni, jako orędownik, jako najwyższy kapłan, wstawia się za nami. On prosi Boga, prosi o nasze zbawienie, o to, żeby nasze grzechy mogły być wybaczone. Przedstawia jako równowagę swoją śmierć, swoją krew. Ale nie będzie tego robił bez końca. Jakim, jakie wydarzenie zakończy to ten cykl? Przede wszystkim to wydarzenie generalnie będzie zakończone jego powrotem. Jeszcze tuż przed tym wiemy, że jest koniec jego służby świątyni niebiańskiej. Jak to. Nieraz w oparciu o list do Hebrajczyków mówimy, zewlecze szaty arcykapłańskie, pośrednicze, przywdzieje szaty królewskie i przyjdzie na naszą ziemię, aby tych, którzy nie zgardzili Jego zbawieniem, zabrać do swojego królestwa. Tak, to będzie bardzo ważny czas ważny dzień. I apostoł Paweł pisze nam o tym w liście do Tesalonicza, o tym wydarzeniu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, bo wiecie, bo znacie. No, myślę, że my jako adwentyści możemy się czuć odbiorcami tych słów apostoła Pawła. Wiemy, uczymy się o tym, czekamy na to. Ale czy jest to równoznaczne z tym, że absolutnie nic nas nie może zaskoczyć? Jest powiedziane, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. I ten fakt przyjścia Jezusa może być pewnym zaskoczeniem dla nas, tylko że nasze życie codzienne powinno być takim, jakby ten fakt przyjścia już by miałby nastąpić. Jeszcze warto też i to podkreślić, że jeżeli chodzi o czas jego służby jako mesjasza, może nie tyle narodzenia, ale przede wszystkim jako mesjasza, był dokładnie zapowiedziany. Dokładnie zapowiedziany w księdze Daniela jest czas jego, tego, jego ostatniej fazy służby pośredniczej. Natomiast nigdzie w Piśmie Świętym. Nie mamy zapowiedziane, kiedy nastąpi powtórne przyjście. Po znakach, jedymy, jedynie po pewnych wydarzeniach możemy poznawać, czy to jest blisko, czy to jest jeszcze odległy czas. No i samo podkreślaliśmy czasy eschatologiczne, natomiast nigdzie w Piśmie Świętym nie ma proroctwa, na podstawie którego można by wyznaczać czas końca, czas jego powrotu. Szkoda, bo już tak liczyłem na to, że dzisiaj coś się dowiem tutaj więcej. Zapraszając takie autorytety na to miejsce, do tego studium o tych rzeczach ostatecznych, myślałem, że znajdę odpowiedź, no bo wczoraj nie udało się. Aztekowie niedobrze nie wyliczyli datę końca świata. Myślałem, że może Adwentyści coś więcej będą na ten temat wiedzieć. A tu się okazuje, że niestety też nie. No, okazuje się że jest bardzo słaba świadomość, co się dzieje z Jezusem Chrystusem w dobie obecnej. My jako ludzie wiary, opierający ją na teologii biblijnej, na teologii fundamentalnej, opieramy się na słowach samego Jezusa Chrystusa, który powiedział, że dnia ani godziny nikt nie wie. Chyba Ojciec nasz niebieski. Ale po wydarzeniach, jakie w tej chwili dzieją się naokoło nas, możemy śmiało powiedzieć, że weszliśmy w tę fazę dni ostatecznych. Na przykład w tej chwili warto byłoby pobudzić naszą wiarę, obudzić nasze sumienia. Będą wkrótce obchodzone. Święta tak zwanego Bożego Narodzenia. Ludzie będą lulali małego Jezuska bezradnego, będą różnego rodzaju ołtarze i żłobki wystawiać maleństwu, ale proroctwa eschatologiczne i proroctwa teologii biblijnej wyraźnie pouczają. Że Chrystus przyjdzie jako Pan Panów, jako król królu, władca wszechświata. I dlatego my tego momentu oczekujemy. Amen. Było pytanie takie, szczęściowo była też i odpowiedź, a mianowicie, że czy adwentyści może coś wiedzą, albo powinni sama nazwa Adwent. Przyjście i tak dalej. Adwentyści wiedzą, starają się wiedzieć wszystko, co jest w Biblii napisane. A, a tego, czego w Biblii nie ma, no to, to jest poza naszą wiadomością. No, również w dziejach apostolskich, wypowiedź Chrystusa z Ewangelii była wspomniana już, również w dziejach apostolskich, jak Chrystus do nieba wstępował, to uczniowie go pytali. Którzy go odprowadzali na górę oliwną. Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo? Czy to teraz będzie te, te ostatnie wydarzenia? A Chrystus bardzo wyraźnie powiedział, nie wasza rzecz czytam z dziejów apostolskich, pierwszy rozdział, siódmy wiersz, nie wasza rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Mówiąc o powtórnym przyjściu, Chrystus powiedział, nie wasza rzecz. Znać dokładnie. Możemy tylko tak to, co już było podkreślone, po znakach wiedzieć, czy to jest ten czas, czy to jest ta opoka, natomiast daty oczywiście na podstawie tych wszystkich wypowiedzi biblijnych nie znamy i znać nie będziemy. A ja mam taką jeszcze jedną myśl, mnie nurtuję. Po co tyle szczegółów, tyle opisów tego końca świata, tego przyjścia Chrystusa, tyle znaków, tyle wszystkich. Nam zostało dane. Po co nam to znać, jak skoro nie potrafimy daty określić? Ale żebyśmy byli przygotowani. Każdej chwili. Planujmy nasze życie tak, jakby miało to nastąpić za 100 lat, ale bądźmy gotowi na Jego spotkanie tak, jakby on miał przyjść. I mamy na przykład różnego rodzaju proroctwa, na przykład rozdział 24-25 Ewangelii Mateusza w pełni nam pokazuje tą jakby mapę drogową, jakie wydarzenia będą następowały, jedne po drugim, aż przyjdzie ten koniec, przyjdzie moment objawienie się Jezusa Chrystusa. I dlatego odrzucamy twierdzenia, które nieraz tak zwani świadkowie twierdzą, że przyszedł w jakimś tam czasie, w którymś tam roku lub wyznaczają inne jeszcze jakieś terminy przyszłości, czy chociażby właśnie Majowie, którzy w ostatnich dniach twierdzą, że koniec świata nastąpi 21 grudnia my odrzucamy tego rodzaju, dlatego że człowiek nie wie. Bóg ma swój plan i Bóg plan swój zrealizuje, a nastąpić to może nagle. Nawet Chrystus powiedział, czuwajcie i bądźcie gotowi, bo nie wiecie, kiedy to nastąpi, ale bądźcie gotowi. Czasem zastanawiam się, skoro tyle wspaniałych prorodz jest w Biblii, o niektórych wspominaliśmy, ale tylko niektóre proroctwa. dlaczego ta zapowiedź nie była dokładnie określona? Może różne powody znane tylko Bogu, ale najprawdopodobniej ludzie by kombinowali, to jeszcze mam tyle czasu, jeszcze taki i dlatego tą rzecz Bóg nie objawił. Poza tym, śmierć w zasadzie to jest koniec. Ja muszę być w każdej chwili. Te, teraz tu siedzę, a ja nie wiem, co się za chwilę może ze mną stać. I dlatego ja mam być zawsze gotowy, dlatego z tych względów i może wielu jeszcze innych, tej daty, tego czasu Bóg nie, nie określił. Ale wspomniał, że to są czasy na podstawie słowa swojego, że to są czasy końca, że to są czasy, Eschatologiczne, bez wyznaczenia jednak dokładnej daty tego ostatniego wydarzenia, jakim jest powrót Jezusa Chrystusa. Tak. A propos tych czasów końcowych, to Ellen White też mówi na ten temat, że um, rozpowszechniając książkę Wielki Bój, ludzie oczywiście ją mogą nie przyjąć i prawdopodobnie ją też nie przyjmą. Ale jak zaczną się dziać te wszystkie rzeczy, które tam są opisane, szczególnie w tych ostatnich rozdziałach, to ludzie wtedy sobie przypomnią i przyjmą te pozostałe prawdy, które też tam są opisane w tej, w tej tak. książce. My musimy sobie zdać tego sprawę, że dobrze jest wiedzieć o tym, jaki sposób i jak, co może towarzyszyć tym czasom, tym chwilom przyjścia Chrystusa, ponieważ musimy się liczyć z tym z wieloma podstępnymi sztuczkami diabła, że on będzie chciał Sfabrykować przyjście Jezusa, że będzie chciał zwieść. I my musimy na tyle być świadomi tego, żeby takim zasadzkom się nie dać podejść. I jeżeli nie będziemy znali tych szczegółów, tych drobiazgów, to możemy paść ofiarą takiego zwiedzenia. Dlatego warto wiedzieć, dobrze wiedzieć o tym, co się będzie działo. Jeszcze jedno wydarzenie będzie związało się z rzeczami ostatecznymi. To będzie chyba to najspanialsze wydarzenie, jakie może nas spotkać. Co to takiego? Proszę. No pewnie, pewnie zmartwychwstanie, A. bo Słowo Boże tak pięknie mówi, że człowiek umiera. I to jest tylko sen, sen nieświadomy, śpi, ani nie idzie w tym momencie według Słowa, oczywiście Bożego. Są różne teorie, ale my opieramy się na Słowie Bożym. Ani nie idzie do piekła na męki, ani nie idzie od razu do nieba ale krótko Słowo Boże mówi, że jest to tylko sen. Apostoł Paweł to pięknie wyjaśnia tym, którzy tego jeszcze nie rozumieli. A nie chcemy, w liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, a nie chcemy brać, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. zasnęli. Czyli mowa o śnie, a nie jakimś tam życiu Bicie. po jednej czy drugiej stronie. I dalej a to Wam mówimy na podstawie słowa Pana. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła, trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. I dalej, ostatnia myśl a potem my którzy pozostaniemy przy życiu razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana a tak zawsze będziemy z Panem i dalej ostatnia myśl przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami że nawet chociaż ktoś umiera to jest tylko sen przyjdzie dzień zmartwychwstania tych którzy zasnęli jak również Ci, którzy żywo doczekają tego wydarzenia, że będą przemienieni i będziemy zabrani do Królestwa Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże zachęca, abyśmy się nawzajem tym pocieszali. Z całego przebiegu tej dyskusji mi się taki wniosek nasuwa, bo rzeczy ostateczne, jak się słyszy, to się wydaje, że to coś smutnego, przykrego, niedobrego bo trzeba będzie się żegnać, trzeba będzie odchodzić, bo to ostatnie. A tu ja zrozumiałem w tej chwili, że te rzeczy ostateczne to są najwspanialsze rzeczy, jakie nas mogą spotkać. To ostateczne zmartwychwstanie to znaczy, że już nie będzie śmierci po nim, jeżeli mamy zmartwychwstać ostatecznie, że nie będzie już żadnego grzechu, bo będzie zniszczony ostatecznie, że będziemy żyć na wieki, bo śmierć będzie pochłonięta ostatecznie. I z radością możemy czekać tych ostatecznych rzeczy. Nie musimy się obawiać końca świata, ale czekać na Niego z utęsknieniem. I dlatego w modlitwie Ojczy nasz podkreślamy z wiarą, błagamy Boga Ojca naszego, przyjdź Oj, królestwo, królestwo twoje. twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak, tak i na ziemi. Na ziemi również testament Jezusa Chrystusa, wyrażona Jego ostatnia wola, gdzie swoim naśladowcom, apostolom, uczniom właśnie powiedział, idźcie tedy na cały świat i głoście tą Ewangelię, a kto uwierzy i ochcie się, będzie zbawiony. Tak. I ale wyraźnie mówi, uczcie, nauczajcie tego, co mi ja przykazał. Nie tego, czego nauczają różnego rodzaju prądy liberalne i wymyślone filozoficzne tłumaczenia, ale to, czego Chrystus nas nauczył, musimy być temu wierni i konsekwentni. Zarówno działać, żyć. Jak i głosić? Tak. Wspomniane było, że Chrystus powraca i to koniec tej historii że to jest coś wspaniałego zakłada swoje królestwo. Warto ze Słowa Bożego przeczytać, jak to królestwo będzie wyglądało. I w Księdze Apokalipsa szkoda, że niektórzy widzą tą Księgę jako coś strasznego tam się będą złe rzeczy działy, ale Najwspanialsze rzeczy będą się także działy, na które czekamy. I w XXI rozdziale czytamy Widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a szczególnie czwarty wiersz. I otrze wszelką zem z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie albowiem pierwsze rzeczy Ale przeminęły. O tym to już za tydzień. To już Spania... za tydzień. Zostawmy naszym przyjaciołom, którzy będą na ten temat rozmawiali, za tydzień i już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy. A teraz ciebie Bogu podziękować za to, co mogliśmy tutaj zrozumieć, czym się mogliśmy dzielić. I proszę, Wiktorze, Ciebie do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam ten czas, że mogliśmy studiować, że mogliśmy... W jakim stopniu się przybliżyć do tego, że Ty niedługo przyjdziesz i dajesz nam to zrozumieć przez Twoje Słowo. Panie Boże, pocieszaj nas i aby my mogliśmy też pocieszać tą nadzieją, że Ty powrócisz i że już śmierci nie będzie, że będziemy, Panie, cały czas przebywać z Tobą i będzie pokonany grzech. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. Amen, a jeszcze dzisiaj zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na godzinę 15 włączcie wasze komputery, bo dowiemy się coś więcej na temat czemu nie mogło być 21 grudnia końca świata. Wiele tych proroctw będziemy dzisiaj jeszcze mogli słuchać omówionych. Zapraszam serdecznie wszystkich do łączenia się ze stacją Nadzieja TV. Dziękuję bardzo.